914 tysięcy widzowie do miliona. Elegancko poszło, nie? A która to siostra? W sumie to dla jednej i dla drugiej ty jesteś siostra i ty siostra. Znaczy ty mnie znasz, jej nie. Ciebie znam? Ta co siedzi? Nie, ta co stoi. Co stoi? Mi? Nie stoi. Co? Halo? A skąd się znamy? Bo zabandażowałaś się na tej twarzy? Włosy miałam kiedyś dłuższe, wiesz? U Jezu, to ty! To ja! Jesteś ty? To jestem ja. Ta co taki miała fajne bioderka? Ta co taki miała długie nóżki, takie ponętne usteczka? Oczywiście, że tak. Ja to nie znam. A to kurwa. Patrz, napisać ci SMS-a? Bo ja taką jak ty podobną, ale brzydką znałem. Chyba nie ty. Chyba, że u kosmetyczki tu dobrej była. A była mu dobra kosmetyczka. Tak? No. Nie, jak się przyjrzę. Weź no tak, z profila tak się pokaż, tu z lewej, tu z prawej. No, no, jeszcze się muszę przypatrzeć na tę twarz. Jeszcze raz, możesz? I teraz z drugiej strony. No, zupełnie nie kojarzę. Co to za łachuda? I bronić. Nie, no, ja muszę go pobić chyba. No. Sorry, baba. Co ty ze zrobił, kobiecie? Potrąciłeś ją na przystanku. Zamknij mordę, niechcący chyba, tak? Co? Mordę za... Gościu! Pojebało ci się. Pojebało ci się? Przeproś teraz moja, nie, za to, że... Jak przeprosicie kobietę, że ją potrąciliście? Będzie no, mówiłem, że sorry, baba. A, to ja po temu nie rozumiem. No. To sorry, to przepraszam, znaczy? Tak. No to dobra. Zajebać nową auto, płacisz teraz, stój. Płacisz gdzie ja płacę? No i chłopaki, no miejcie litość i litość. No gościu, no kurde, no miejcie miłosierdzie dla nas, no co ci, no? Ty widzisz, że ja człowiek pracy, kurwa, ubrudzony cały czas, ledwo wiążę koniec z końcem. Mógłbyś nie dotykać tego automatkiem, no. To byś mi nie musił płacić. Jak to, coś tyś tu... To co tu masz, to żeś przystanek piznął i kobietę, pa! Tu się zarysowało. A kto młotkiem przed chwilą uderzył? Zobacz, jak to gumowy przecież jest młotek, patrz! To nie robi żadnych szkód na metalu. Ubierz tu babę. Gdzie babę będę bił? No kobiet nie bije, co wy? Gumowym młotkiem nie uderzysz? No nie! No gumowym też boli. Gumowy też boli. A, gumowy to ona coś innego lubi. Znaczy się żartowałem. Nie, żartowałeś. Gumę lubi? Ja! Dobra, to siemano. Siemano. Ja pierdolę, udało się. Boże kochany, już miałem po prostu mokro w majtkach, nie? Chyba ich znam, ale mogę się mylić. Przez chwilę już pomyślałem, że młotkiem go strzelę, bo mówię, już nie ma odwrotu, nie? Ale mówię, co z drugim zrobić? A jak mu pistolet? A, to mogłoby nie chciałem, być. Jakbym był sam kobiety, to bym to zrobił, nie? Ale nie chciałem was narażać na niebezpieczeństwo. Ale jesteś dzielny. Jestem dżentelmen. Jesteś dzielny. Tak. Kolejny wariat. No przecież bym nie przejechał, no torbę to już mi mucknął, nie? No tak. Chodź, to się schowamy w tym przystanku. Ludzie to jeździć nie potrafią. Ja jestem Januszem, przecież ja więcej nic zrobić nie muszę. Czekaj. Jak tam Halinka? Dawno już jej nie ma, co? A, jedyne co jej się udało, to urodziła mi synka, nic więcej. Mielona dobre robiła przecież. Staniesz co ty moim, robisz? Ty weź go! Z moim Januszem? O Jezu, kobieto, na przystanku jeszcze tego nie robiłem! Ale... Kur... Jezus! Siostra jest bezpośrednia. Ale ty wiesz, to ja są takie spodnie, że to jest kombinezon od góry do dołu. Ciężko będzie, ale... tu nie ma rozporka, to ja muszę od góry i od barków ściągać. Ale ona się nie pierdoli w tańcu. Ja chciałam się zapytać, czy zostaniesz moim Januszem. Nie chciałam tego robić na przystanku. Ale w domu jak najbardziej.
Zobaczmy, jak wyglądają twoje umiejętności. Janusz. Nie mogę. Oj. Janusz. Nie, świruj. Nie, po prostu bardzo ciepło jest. Ubierz się. Tak, tak. Chciałem się przewietrzyć. Tak. Dobra, zostanę twoim Januszem. O kierwa, zostanę twoją Haliną. Nie, Halina, nie wymagaj było tego imienia. Możesz zostać moją Jessica, bo... Akurat? Co, jesteś akurat Jessica? Siostra jest Jessica. No, co ty gadasz? Mam przyzwisko Jessica. A ile ma lat jeszcze w łóżku Sika? Nie, no nie. Już nie? Ile ona ma lat? Młodsza ode mnie trochę. A ty ile masz? Podałem ci zawód. Do ręki. Ja mam trochę mniej. Czekaj, 9, 6 rocznik. 2, 20. 20. 4. 24 lata. Czekaj, muszę zobaczyć. Ja tu muszę się przejść w to. I pytam, czy otwarte. Jezu, jaka kubita ty! Oj pita, jak to brzmi. I co teraz, będziemy parą? Będziemy Januszem i Jessiką. Ja. I pójdę no po auty, dobra? Odwieź was gdzieś? Nie. No tak, na autobus. Czeka. Na autobus? Ale teraz to z tym autobusem to ciężko, bo oni wszyscy no chura kreski wciągają. Niebezpiecznie z nimi jeździć, wiesz? A, to prawda. No. I spokój. Ty, ale jak tak stoję niżej troszkę, ty wyższa jesteś ode mnie. No. Krawężnik. No krawężnik jesteś. No. Pokażę ci moje auto? Dawaj, pokaż. Zaraz przyjdę. Chcesz się podniecić, nie? Ja uprzedzam. Czy tym czerwonym przyjedziesz, czy torosem? Jakim ty torosem? Co ty gadasz? No widzisz. Ona to ma mnie z rana częstować grosem, a nie ja mam jeździć torosem. Co ty? Ja już ci mówię. A ja ją mogę częstować się z Rymu i wiesz o co. Zaraz wracam! Dobra, przejdź się na luzie, no. Dawaj, ma Janusz. Fajnie tak jechać z piękną kobietą. Dociśnij tego Passata. Nie, jak mamy przejechać wokół szpitala, tylko to ja będę jechał najwolniej w moim życiu. Po to, no żeby spędzić jak najwięcej czasu z tobą. Jezus kochany, ale ty masz kolano, ty. O kurwa, Janusz. Ale ty jesteś piękny. Imponujesz mi. Zobacz ile z tyłu miejsca, nie to, żebym coś proponował. Po prostu tak, nie? No tak, tak. Wiesz, się bardak u góry jest odsuwany. Tak. Jak się za bardzo duszno zrobi w środku. No. No. Pięknie. Jak będzie ze mną, to ci takie różowe auto kupię, wiesz? Tak. No pewnie, kurde. Słyszysz, patrz, jak turbinka świszczy, nie? Słyszę właśnie. Pa! Słyszysz to? Słyszę to. Jest dobrze, nie? No nie nagrywaj telefonem, po co tam, ojejdź. No snapa zrobię, wiesz. Snapa zrobić, dobra, no. rób. Pa. A pokazać ci, i co tutaj mam jeszcze, patrz. Klikam teraz w radyjko, nie? I słuchaj. No. Witaj, za 400 metrów skręć w prawo. Następnie w prawo. Jeszcze raz w prawo. I zrobić kółko wokół szpitala. Słyszałaś? O pierwa, Janusz. Kurde, ja tu mam normalnie nawigację profesjonalną. Ta, no. Albo patrzę, ja się zapytam, Google, kto jest najprzystojniejszy na całym całym mieście? Na pewno nie ty. No ja, coś się popsuło, wiesz? Coś się popsuło, no. Tak, ewidentnie tam się popsuło. Witam z tym, nie? Się coś popsuło. No. Ja może mi numer swój telefonu podasz, bo to taka okazja. No mogę ci podać. Fajnie by było cię kiedyś wiesz, zabrać na jakąś kolację. No. Co ty jesteś? Jak mam do ciebie mówić? Cisę? Jessica po prostu. Jessica? A dobra, czekaj, to sobie telefon wyjmę. Kontakty. I weź jeszcze raz, bo kuźwa wiesz, ja z tym wzrokiem to mam. Tak jest, szefie. Nie mów do mnie, szefie. Ja mam do ciebie mówić. 5. 8. Możesz tak normalnie, kochanie, czy co? Kochanie? Jessica. No, już mam twój numerek. Ja ci tam później wiesz, SMS-ka jakiegoś puszczę. Zgadzamy się.
No, fajnie, fajnie. A lubisz starszych mężczyzn, czy? No, oczywiście. No dobrze, dobrze. Jakby się, ja, Piotrek normalnie jakby się dowiedział, to jest. Jaki Piotr? A mój syn pewnie by chciał odbić ojcu taką piękną kobietę. Bez kitu. No serio, serio mówię ci. Ja bym cyk cyk. Cyk cyk. Dobra, zrobiliśmy kółko. Podobało mi się. Coś więcej? Nie, no przejdź do mojej siostry. Miło było cię poznać. Ciebie też. Mam nadzieję, że będzie mi dane klapsa w tyłek doznać. Znaczy się, trzymaj się. Cześć, cześć. Sobie pod mechaników. No, co to za piękne kobiety znowu mi przez drogę przechodzą, no? Janusz. A co tam? Ale może klapuj cię. Przebrałem się, żebym troszkę do was pasował. Siemanku dziewczyno, na klapkach trzy paski. Wcale nie pytam, czy nosisz podpaski. Żeby cię oprzeć, użyję do tego maski. Może lubisz, kochana, bigibaski? Bigibaski? Ja, ta. Lubię, lubię. Jest tym Janusz, co bardzo dobrze rymuje, wiesz? Z nim każda dziewczyna super się czuje, ponieważ on w szyję bardzo dobrze całuje. Ładnie. Ja się nie całuję, więc podziękuję i no. Aha. Jest ta kurwa na środku. I ładnie do dziewczyn, jaka kurde. Dziewczyna, a nie kurwa. Dziewczyna, ale nie na środku, panie.